Mamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. 248 mandatów po stronie opozycji. Obecnej opozycji poseł Marek Hok, senator Janusz Gromek. Poprosimy o komentarz. No, czekaliśmy na to naprawdę bardzo, bardzo wiele lat, wiele miesięcy ciężkiej pracy, przekonywania ludzi, tłumaczenia, proszenia, spotkań. Rzeczywiście przełożyło się na znakomitą frekwencję, chyba dziś około 70%, jeżeli dobrze zauważyłem. No i te 248 mandatów, co daje nam zdecydowaną przewagę w parlamencie, możliwość przegłosowania, możliwość wotum zaufania, wotum nieufności. Myślę, że najlepsze teraz miesiące przed nami. Jest to dla nas wielka radość, dla nas radość i dla naszego miasta i powiatu i w ogóle naszego województwa, bo Zachodnie Pomorze okazało się znakomita frekwencja, bardzo dużo ludzi, kolejki jeszcze nieskończone. No, tylko się cieszyć, że udało nam się wreszcie odsunąć PiS od władzy. To było najważniejsze, żebyśmy dzisiaj wieczorem wiedzieli, że jutro rano budzimy się fajnej, nowej, takiej, o której marzyliśmy w Polsce. Uśmiechniętych ludzi, szczęśliwych, którzy mimo znoju trudów będą wiedzieli, jak mają postępować. Co się takiego wydarzyło, że Polacy tak chętnie ruszyli do urn? Takiej mobilizacji nie było 4 lata temu. Czy pani słysza przez ostatnie lata, jak tą Polskę rozkradali, jak demokrację zabierali, jak nie chcą pieniędzy z KPO, jak chcą wyrzucić nas z Unii Europejskiej, ze strefy Schengen? Czy pan tego nie widzi? Ale panie senatorze, to ja zadaję pytanie, tak? Ja słyszałem. No dobrze. I teraz, i to się, ludzie już mieli takiego, patrzę, głowa boli. Między innymi, ale ta ciężka praca nas wszystkich, tych, którzy pracowali na swoje mandaty, ale tych, co jeździli z nami, tych, co głosowali w dniu dzisiejszym, to jest nasze zwycięstwo. Oczywiście do pełnego szczęścia zabrakło tylko jednego, żebyśmy zdobyli my jako Koalicja Obywatelska tą przewagę nad PiS-em, ale jest koalicja większościowa i to nie mało mandatów, niech pan zauważy, 200, a 248. Ja się bardzo martwiłem o tą koalicję 2050, bo tam trzeba było te 8%, osiągnęli więcej. Można powiedzieć, że nawet trochę naszym kosztem, ale nie, to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, że oni weszli, że lewica wyszła, że my weszliśmy i będziemy próbowali naprawiać tą Polskę, my wszyscy tutaj, bo my chcemy żyć w lepszej Polsce dla naszych dzieci, dla naszych wnuków, dla przedsiębiorców, dla wszystkich. PiS nie osiągnie zdolności koalicyjnej z Konfederacją. Nie sądzę, żeby ktokolwiek inny chciał z Prawem i Sprawiedliwością budować rząd. Co teraz będzie? Jakie są możliwe scenariusze? No na pewno przede wszystkim prezydent będzie desygnował kandydata na premiera i na rząd większościowy. Oczywiście najczęściej jest tak, że to partia zwycięska, w tym przypadku Prawo i Sprawiedliwość, będzie desygnowała swojego, nie wiem, czy premiera aktualnego, czy może pana prezesa Kaczyńskiego na premiera, żeby budował rząd, ale to musi być później przegłosowane oczywiście w parlamencie i przy takiej większości myślę, że będzie kłopot dla nich, żeby uzyskać tę większość parlamentarną decydującą o powołaniu rządu. Wtedy to Sejm przejmuje z kolei znowu na swoje barki wytypowanie kandydata na premiera, no i myślę, że przez parę ładnych tygodni, a może wiele tygodni będziemy się boksowali. Czas pokaże. Ja chciałbym powiedzieć tylko jedno. Czas pokaże. Oczywiście, co niektórzy przewidują, że może być za kilka miesięcy taka sytuacja, że będą nowe wybory. Na pewno my Polacy nie chcemy już tych wyborów nowych. Chcemy w spokojnej Polsce żyć, pracować, mieszkać, radować się tą Polską i dlatego też myślę, że tak jak kolega Marek powiedział, nie wiem jak prezydent postąpi. Chciałbym, żeby zrozumiał to, co się w Polsce zadarzyło dzisiaj i żeby rozsądne kroki robił, bo jeśli on się czuje prezydentem i mówi wszystkich Polaków, to nie będzie dla wszystkich Polaków. No ale to jest władza wykonawcza, mamy trójpodział władzy zgodnie z Montesquieu'em, tak? I prezydent nie ma takich prerogatyw specjalnie odnośnie władzy ustawodawczej. Jeśli PiS nie będzie chciał na siłę rządzić przy pomocy rządu mniejszościowego, to wiadomo, to się nie sprawdza. Na pewno będzie próbował, ale to się oczywiście tak powiedzieć, to się nie sprawdzi, będzie kłopot przez wiele, wiele tygodni. Ale to, co pokazali właśnie dzisiaj polscy wyborcy, polscy Polacy, te olbrzymie tłumy przed komisjami. Nawet czy to w Kołobrzegu, gdzie parę tysięcy osób przyjechało dodatkowo do Kołobrzegu, a to kuracjusze, którzy mieli przypisane swoje komisje wyborcze. Czy też parę tysięcy osób, które wzięły doświadczenie i głosowały. Dzisiaj z frekwencją dzisiaj te tłumy w komisjach kołobrzeskich świadczą o tym, że ludzie naprawdę mieli tego dosyć. Chcieli te zmiany i to zmiany dzisiaj właśnie w tym głosowaniu uzyskaliśmy i też powód do dumy.
satysfakcji dla nas wszystkich. Oczywiście PiS będzie próbował to na swoją stronę w jakiś sposób oblać, ale nie ma takiej możliwości. Przy takiej ilości naszych parlamentarzystów, przy takiej przewadze, rząd mniejszościowy się nie utrzyma, to Sejm powinien decydować w przyszłości tej partii rządowej, kto będzie premierem i kto będzie decydował. Wiadomą sprawą, że bardzo ważny jest Sejm, bo tam się właśnie praca odbywa, tam się uchwala ustawy, które wchodzą z rządu. Ja myślę, że Senat osiągnie ten poziom, o którym była mowa, 60 parę procent i wtedy będzie jeszcze lepiej, bo ta kadencja, którą zrobiłem w tym Senacie, to pozwoliła na to, że już nie było tak jak wcześniej przed tą kadencją, w ciągu jednej doby głosował Sejm, głosował Senat i zatwierdzał to w nocy prezydent Rzeczypospolitej. To się zmieniło. Ta demokracja już zaczęła się z powrotem jakby odbudowywać i tworzyć. Jestem za tym, żeby naprawdę było dobrze w tej Polsce i nie zrozumieją ci ludzie, którzy mówią tak, no tak, bo oni nam dali. Co nam dali, jeśli pani mówi, że dostanie od 1 stycznia 800 zł na mleko, a wydaje 700 zł za to mleko. Co to za wielkie halo? To nie jest takie. A trzeba poprawić oświatę, służbę zdrowia, sądy, przedsiębiorców unormować. Trzeba przede wszystkim systemowe, a nie takie kartony rozdawanie milionów sobie tylko po układzie, po znajomości, bo tego lubię, tego nie lubię, to jest politycznego układu dobry. To nie może się już powtórzyć. Zjednoczona opozycja ma teraz większość, będzie miała większość w przyszłej kadencji parlamentu, ale wy też kandydujecie, tak? Jak oceniacie swoje szanse, siły? Pan senator chce być senatorem, pan poseł chce być dalej poseł. Ja myślę, że sprawy nasze indywidualne to będziemy mogli mówić dopiero jutro. Dla nas dzisiaj, chyba dla nas wszystkich najważniejsze było to, żeby wygrać z PiS-em, żeby odsunąć PiS od władzy. A nasze osobiste sukcesy czy też porażki nie mają tutaj nic do znaczenia, bo chodziło generalnie o drużynę. A tą drużynę się udało stworzyć. Myślę, że właśnie ten wynik, ta frekwencja świadczy o tym, że stworzyliśmy mocne listy, dobrych kandydatów. A indywidualne sukcesy nie ma tu żadnego znaczenia. Mieliśmy wygrać i wygraliśmy. W moim przypadku jest trochę inaczej, bo ja miałem dwóch przeciwników. Dzwonią telefony z gratulacjami, ale mam wielką pokorę tego wszystkiego. Jak będzie wynik oficjalny, wtedy się będę cieszył i będę reprezentował koło Brzeszan i Polaków w Senacie w 11 kadencji. Jestem szczęśliwa jako przewodnicząca Platformy Obywatelskiej, że właśnie dzisiaj Udało się pokonać PiS w opozycji. Mamy 204, na razie według sondażowych oczywiście opinii, 248 mandatów. Jest to naprawdę ogromny sukces, jest to olbrzymia ulga i jestem dumna, że w takim historycznym momencie jestem przewodniczącą Platformy i Kołobrzeskiej i naprawdę za chwilę podziękuję wszystkim naszym członkom Platformy, którzy ciężko pracowali podczas całej tej bardzo skomplikowanej kampanii, długiej kampanii, która była absolutnie nierówna, bo PiS miał swoje środki finansowe olbrzymie w porównaniu z nami, więc oni mieli wszystkie narzędzia ku temu, żeby zrobić zupełnie tą kampanię inaczej niż my. My mieliśmy ograniczone środki, ale ludzie pokazali, że naprawdę mają dosyć rządu PiS-u. Właśnie, mamy potężną mobilizację, frekwencja jest praktycznie rekordowa. Tak? Takich frekwencji nie było. W poprzednich wyborach, w 18, co się stało, że my tak ruszyliśmy na ulicę? Rozmowy, ale wydaje mi się, że sami ludzie już rozmawiają sami ze sobą, zwłaszcza przedsiębiorcy, którzy zostali przez ostatnie 4 lata tak naprawdę przetorturowani przez rząd PiS-u i oni tutaj zmobilizowali społeczeństwo i powiedzieli, że dosyć mają tego, żeby nie czuli się bezpiecznie w kraju, w którym naprawdę normalnie można płacić podatki, gdzie z miesiąca na miesiąc wszystko się zmieniało. Nie czuję się bezpiecznie jako przedsiębiorcy, którzy mogli coś zaplanować. Więc wydaje mi się, że oprócz tych naszych rozmów, to właśnie tu przedsiębiorcy olbrzymią robotę zrobili i przedstawili te realia zwykłym ludziom, społeczeństwu, że jest naprawdę ciężko i oni tak dłużej nie będą mogli żyć. Jakie teraz są możliwości na rozwiązanie? Ja tylko mam nadzieję, że tak jak deklarowaliśmy kilka miesięcy temu i na marszu 4 czerwca, że opozycja będzie razem i teraz na marszu, który był 2 tygodnie temu w Warszawie, pokazaliśmy,
że jesteśmy naprawdę ponad wszystko, żeby pokazać solidarność, żeby pokazać, jacy jesteśmy silni jako opozycja, więc liczymy na to. My tu na dole, ci, którzy naprawdę wykonali olbrzymią, katorżniczą pracę, żeby wygrać, pokazaliśmy, że teraz w rękach opozycji, tam w Warszawie, oni mają usiąść do stołu i mają się cudownie dogadać, żebyśmy mogli zacząć normalnie żyć w nowym kraju, w nowej Polsce, abyśmy wiedzieli, że jesteśmy bezpieczni w Unii Europejskiej. Jeżeli zostanie pani posłanką, jakie będą pani priorytety? Ja przez całą kampanię właściwie powtarzałam o moich priorytetach, którymi również zajmuję się w Urzędzie Marszałkowskim jako członkini zarządu, a więc sprawy osób niepełnosprawnych ze wszelkimi niepełnosprawnościami ich rodzin. Oczywiście prawa kobiet, które zostały absolutnie zmaltretowane przez ostatnie kilka lat. Kobiety pomogły w cudzysłowie PiS-owi wycofać się z polityki? Ja myślę, że kobiety tu zrobiły swoją robotę i naprawdę stwierdziły, że w XXI wieku, żebyśmy my wychodziły na ulicę i mówiły, że mamy dosyć i że chcemy walczyć o nasze prawa, to chyba jest coś nie tak. Nasze babki, prababki walczyły ponad 110 lat temu. My powinniśmy żyć w normalnym kraju, bezpiecznym kraju. Kobieta w ciąży, idąc rodzić do szpitala, powinna wiedzieć, że będzie tam się czuła bezpiecznie i że rodzina wróci i będzie mogła ją powitać bezpiecznie we własnym domu, żeby nie drżeli o to, czy coś jej się stanie, czy coś się dziecku stanie. Więc tych spraw jest naprawdę bardzo dużo, więc myślę, że tu kobiety naprawdę, i tu z tego miejsca serdecznie dziękuję wszystkim kobietom, młodszym, starszym, bardzo starszym, więc naprawdę zrobiłyśmy kapitalną robotę.